kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na nowy haul lumpeksowy, zakupy z roku 2022 już. Tam będzie może ze dwie rzeczy jeszcze z zeszłego roku, które tam wcześniej zostawiłam, albo były niewyprane po prostu wcześniej. Zobaczcie, super rzeczy dzisiaj, rzeczy od 2 zł, a właściwie nawet od 0 zł, bo jedna rzecz będzie całkiem za darmo, no oczywiście stylówki. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, zajmuję się modą ekokreatywną, jak nazwa kanału głosi. Jest to program o modzie second hand, vintage, o zużywaniu rzeczy już istniejących, na przykład recyklingu, upcyklingu oraz eco DIY. Także na moim kanale znajdziecie takie właśnie rzeczy. Dzisiaj haul z lumpeksu, z second handu. I oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, do polubienia filmiku i zostania ze mną na dłużej. Zachęcam Was również do odwiedzenia moich innych mediów społecznościowych, gdzie można zobaczyć krótkie wersje stylówek lub ciuchów, które widzicie w tych filmikach. I oczywiście zachęcam Was też do zobaczenia mojego ostatniego odcinka z pilotażową nową serią Ziomkinia. Komentuję, seria komentatorska. I od razu, kochani, chcę powiedzieć, że to nie będzie część zwykłych odcinków, będą to osobne, oddzielne odcinki i pewnie nie będą też się za często pojawiały. No, a dla tych, którzy mieli wątpliwości co do tej serii, to chcę powiedzieć, że kochani, będę te odcinki nagrywała co jakiś czas i na różne tematy. To nie będzie tak, że to będzie jakieś krytykowanie ciągle czyichś stylówek. Będę komentowała nowe trendy. No i oczywiście to się będzie rozwijało, bo wiecie, to jest pierwsza faza. Także dajcie mi troszeczkę cierpliwości, żeby w tym się udoskonalić. Bo jak wiecie, wszystko się w życiu rozwija. Tymczasem jest to seria humorystyczna, więc jeśli lubicie się trochę pośmiać, lubicie humor, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Dzisiaj typowy haul lumpeksowy i oczywiście, kochani, te moje stałe odcinki, takie jak stylówki, haule lumpeksowe, stylizacje retro, stylizacje na wielkich projektantów, to wszystko będzie na moim kanale cały czas i myślę, że będzie coraz lepszej jakości, bo już niedługo we vlogu pokażę Wam mój nowy sprzęt i w ogóle dużo rzeczy się zmienia jakościowo i myślę, że zauważycie to w filmikach też. Także zapraszam bardzo serdecznie i już przechodzimy do konkretów. Moi drodzy, kupiłam naprawdę super rzeczy, jak zwykle. No i zacznę od rzeczy za 0 zł, bo to jest niewiarygodne, że czasem dostaję coś za darmo. Wiecie co, różnie to bywa, czasem jakieś ciuchy są zniszczone albo coś jest z nimi nie tak i sprzedawcy jest ciężko sobie z tym poradzić. Natomiast ja mam jakieś tam umiejętności, pomysły i mogę coś z tego wykombinować. I obie strony korzystają. W Elce w Dobczycach otrzymałam taką sukienkę. Zobaczcie, bardzo modowa sukienka firmy Floriday. Już kiedyś pokazywałam sukienkę z tego sklepu i nie jestem pewna, czy jest to jedwab naturalny, taki szyfon cieniutki, czy jest to jedwab sztuczny. Tak czy inaczej, jest to sukienka z takiej jakby mgiełki. Dzisiaj Wam nie pokażę jej w stylizacji, bo stylizacja tej sukienki wymaga naprawdę wkładu pracy, super pomysłu. Mam już jakieś tam wstępne pomysły i myślę, że to będzie stylizacja dla mojej przyjaciółki lub na mojej przyjaciółce. Nawet myślę o specjalnym programie związanym z jednym z seriali, w którym może wystąpić ta sukienka, więc nie chcę Wam sprzedawać od razu całego looku. Ale jest rozmiar XXL, co zupełnie nie ma znaczenia, bo wiecie, ta sukienka jest i tak czymś takim spektakularnym na wierzch. Pod spód musi coś być, oczywiście. I rozmiar tu nie ma znaczenia, wręcz uważam, że im jest większa, tym po na przykład związaniu jej później paskiem i wystylizowaniu będzie lepiej wyglądała, bo będzie miała większą objętość i będzie bardziej, właśnie tak jak mówię, będzie robiła większe wrażenie. No i tutaj z tą sukienką było tyle nie tak, że zobaczcie, ktoś tutaj rozpruł tył i to jest tak brzydko tu wykończone. Natomiast ja jakby wiem, jak to naprawić krawiecko, tak żeby tego w ogóle nie było widać. I tak właśnie zrobię, w związku z tym po prostu udało mi się tą sukienkę otrzymać za darmo i zobaczcie, no to jest super perełka modowa, naprawdę. To jest coś mega spektakularnego i uwierzcie mi, że jak teraz wydaje się Wam, że to wygląda jak koszula nocna, to z odpowiednim spodem, z odpowiednimi dodatkami, butami i tak dalej, z tego będzie coś niesamowitego. Czekajcie na tą stylówkę, bo na pewno Wam ją pokażę, niedługo już. No niedługo w sensie prawdopodobnie z początkiem wiosny, bo to jednak jest stylówka zdecydowanie wiosenna. Ale czekajcie, bo na pewno to coś wystąpi u mnie.
Kochani, idę dalej. I teraz rzeczy najtańsze, pokażę wam od na początku. Kupiłam takie buciki za 2 złotóweczki, 2 albo 3, już nie pamiętam. Skechers, super firma, naturalny zamsz. Ja takie buty oczywiście nie noszę tego do miasta, wiecie. Ja tutaj mieszkam na wsi i nieraz też czy idę do lasu, czy robimy coś tutaj wokół domu. I takie ciepłe buty, bo to są buty ocieplane, bardzo często są potrzebne, przydają się, muszą być właśnie wygodne, to muszą być takie trepy typowe, jakieś wiecie, leginsy, kurtka sportowa i coś tutaj robimy, czy ogarniamy dom, czy odśnieżamy, czy robimy coś z drewnem, czy odśnieżam samochód. W każdym razie takie buty, zobaczcie, nowiutkie, Skechersy, w świetnym stanie, nawet widać, bo podeszwa jest nienaruszona. Mają takie tu guziczki. One są trochę takie w stylu tych, wiecie, tych UGG czy EMU butów. Agów tak zwanych, no, ale to jest właśnie marka Skechers, też bardzo dobra firma, aczkolwiek to futro w środku nie jest naturalne, więc to nie jest takie już obuwie z tej najwyższej półki, ale jednak ze skóry, no i właśnie to jest coś takiego, co za 2 złote sobie kupiłam, żeby tutaj wokół domu na miejscu mieć wygodniutko i bardzo ciepło w zimie. Także taka zdobycz. Kochani, idę dalej. Pokażę wam na początku te właśnie moje akcesoria w ogóle, bo przepraszam was też za moje włosy, ci strasznie elektryzują mi się i nie mogę ich opanować. Cały czas mi te włosy, szczególnie w czasie stylówek, tak stoją do góry. Także wybaczcie takie efekty dodatkowe, ale zmieniając temat. Przepiękny szalik za złotóweczkę, zobaczcie, to jest wełna z angorą. I on jest prześliczny, ma taki warkoczowy wzór, ma takie kochane tutaj chwostki na końcach i ma bardzo, bardzo właśnie ładny ten warkocz, tu mi się bardzo podoba, jest mięciusieńki. No i ostatnio mam fazę na noszenie takich miękkich rzeczy i takich właśnie jasnych rzeczy, bardzo lubię to, do takiej mojej jasnej sukienki z żółtym swetrem, nie wiem czy pamiętacie, ostatnio to miałam. No i ten sweterek za złotówkę się cudownie sprawdza. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie udało mi się go na wyprzedaży kupić, bo szukałam takiego jasnego i właśnie takiego przytulnego szaliczka. Jest super. Kochani, kolejna rzecz to jest torba, też za 2 złote, niewiarygodna, ale właśnie też w Dobczycach, za 2 złote na wyprzedaży kupiłam przepiękną skórzaną torbę, zobaczcie. To jest taka torba ala na laptopa, nie ma tego długiego uchwytu, ale ja takie uchwyty, czyli takie paski mam, takie sportowe, więc to nie jest problem. No i naprawdę jest mega jakości i w dodatku to jest naprawdę dobra marka, Depeche. Cała jest ze skóry, zobaczcie, ma bardzo fajny taki przecierany efekt tej skóry i w ogóle nie jest zniszczona, nic, totalnie nic, jest jak nówka dosłownie, ma tutaj takie dodatkowe kieszonki, w środku też ma bardzo fajne wykończenie takim czarnym lnem i też skórzane wykończenia w środku, przegródki. Ja tą torbę kupiłam, wiecie co, z myślą o tym, że to będzie taka moja codzienna torba do szkoły na laptopa. Kupiłam sobie nowy laptop. Pokażę wam też, powiem wam o tym moim sprzęcie też we vlogu, ale teraz właśnie chcę wam tylko pokazać, że tutaj mi się laptop w pokrowcu mieści, wszystkie akcesoria do laptopa, więc ekstra, bo to jest bardzo wygodna i w super pięknym szarym kolorze torba, którą naprawdę jestem zachwycona, że mi się udało to kupić i nawet do tej stylówy, którą mam na sobie, według mnie pasuje, ale w ogóle ja mam dużo takich rzeczy w tych szarościach, więc będę ją na 100% używać i to często. Kochani, idziemy dalej. Jeszcze jedna torebka. Torebka taka śliczna, zobaczcie, taka w stylu retro i ostatnio mam zajawkę na torebki z tym bambusem, bo wyczaiłam taką fajną firmę, może wam ją pokażę we vlogu. Przepiękne mają torebki, taka niszowa firma, ale właśnie mają torby ze skóry z takimi elementami bambusa i jestem zakochana w tych torebkach po prostu. Mam nadzieję, że może uda mi się kupić taką torebkę, ale ceny też nie są jakieś bardzo, bardzo niskie, bo to już jest kilkaset złotych taki zakup, a ja mam torebki, więc wiecie, to nie jest priorytet. A tymczasem kupiłam tą torebkę za 18 zł. Bardzo mi się podoba jej krój, bo jest taki portmonetkowy, taki retro właśnie. No i ma śliczny kolor, zobaczcie, no i właśnie ten bambus mnie też zachwyca, to jest taka torebka ozdoba. Ciekawa jestem bardzo waszych opinii, oczywiście to jest skóra naturalna, w środku jest bardzo ładnie wykończona, zobaczcie, taka jakby, nie wiem jak to nazwać, taki rips? Nie, właściwie nie rips, taki po prostu materiał dosyć gruby, niebieski, z zameczkiem, tutaj jest logo firmy.
Naprawdę spoko torebka, bardzo fajny styl. No i na przykład taką torebkę można do jakiejś ładnej sukienki nosić. Dajmy na to do mojej sukienki, identyczny kolor, zobaczcie. Do mojej sukienki tej od Biby, jedwabnej. Myślę, że to by wyglądało świetnie w lecie. Ta sukienka z jakimś paseczkiem, to jakiś uroczy na to żakiecik lub marynarka zarzucona lub jakiś taki mikrosweterek, kardiganik. Przepiękne, zobaczcie, no jest naprawdę jest identyczny kolor w zasadzie, więc w ogóle, ale wiecie, że ja mam dużo takich rzeczy. Te sukienki, które Wam ostatnio pokazywałam, też by do tego pasowały w tym podsumowaniu sukienkowym. No i w ogóle jestem bardzo zadowolona, że udało mi się kupić tą torebusię, bo jest po prostu przepiękna. Jeszcze zobaczycie ją w wiosennych stylizacjach na pewno, więc też nie chcę za dużo teraz robić stylówek z tym. No i ha, jeszcze jeden szal, który też jest prześliczny, zobaczcie, taki marszczony szal z jedwabiu. Ja nie miałam niebieskiego szala w ogóle, a ten kolor, ten odcień niebieskiego bardzo mi się podoba i też zapewne zauważyliście, że lubię ten kolor i mam trochę rzeczy w takich właśnie turkusach i mam nawet taki żakiet granatowy, z takie turkusowe paseczki z takimi ważkami z tyłu i myślę, że do tego ten szal będzie przepięknie wyglądał. Zrobię Wam oczywiście też stylówki, ale też sobie to zachowuję, bo mam też w planie dużo programów stylówkowych i nie chcę wszystkiego Wam tutaj dawać, więc na razie pokazuję, że jedwabny szal z takimi złotymi elementami udało mi się zakupić i to kosztowało mnie 8 zł ten szal. Szal z jedwabiu, także super za 8 zł. No, mam nadzieję, że się Wam podoba. Idziemy dalej. Teraz kupiłam sobie też na Vinted leginsy takie ala zamszowe. Chciałam coś w rodzaju bryczesów. I to są takie leginsy z grubej takiej tkaniny. Ala właśnie zamsz, zobaczcie. Dosyć fajnej jakości i naprawdę są grube. I właśnie coś takiego na zimę chciałam. I zobaczcie, tutaj włożyłam to do takich zamszowych botków moich marszczonych, takich modnych bardzo. Do swetra zielonego i do tej kamizeli, którą mam na sobie, widzicie? Bardzo fajna kamizela i zaraz Wam o niej opowiem, ale tymczasem skupmy się na tych spodniach. Są właśnie takie w takim trochę angielskim stylu, do tych angielskich żakietów też będą mi pasować. I świetnie właśnie do kozaków, do środka się sprawdzają. Także to jest super zakup i zapłaciłam za nie 14 zł z przesyłką. Około 20 zł za całość tego zakupu zapłaciłam właśnie na Vinted. Coś w tej granicy. No ale właśnie szukałam takich spodni fajnych, żeby miały ładny kolor, te mają taki miodowy kolor i podobają mi się po prostu. No i tak to wygląda. No i przechodzimy do tej kamizelki, bo właśnie już jestem ubrana w stylówkę z tą kamizelką teraz. I kamizelę kupiłam za około 25 zł też w Dobczycach na nowej dostawie. I naprawdę jest przepiękna. Zobaczcie, jaki to ma piękny taki... wydaje mi się, że to nie jest mohair, tylko że właśnie to jest alpaka. Baby alpaka. To te części, a te kolorowe części to jest jakaś wełna... chyba troszkę inna, ale też na pewno naturalna, bo to widać i czuć w dotyku. No i te kolory i ten krój taki modowy tej kamizeli mnie zachwycił. Niektórzy pewnie powiedzą, że to jest babciowe, bo ma takie trochę zestawienia kolorów babciowe, ale prześliczny odcień, taki rudy brązu. No i te w ogóle te zestawienie z tymi zieleniami, z tym fioletem bardzo mi się podoba. No i zobaczcie, taka moja stylowa dzisiaj, te spodenki, taki golf fioletowy, żeby nawiązać do tych właśnie fioletów w kamizelce. Ona jest taka długa, fajna, tak się, wiecie, tak się można nią otulić. No i te rajstopy mam cienkie takie, więc tutaj trochę przysłonić się tą kamizelką jest spoko. No i moje sztruksowe spodenki, wysokie kozaki też w rudym odcieniu brązu, żeby też pasowało to do tej kamizeli.
Jak wiecie, te kamizelki są bardzo modne w tym roku. W ogóle ostatnio są tak wszystkie rodzaje kamizelek modne. Ja bardzo teraz polubiłam kamizelki, a taka długa kamizela jest świetna właśnie do shortów. Ja stwierdziłam, że chyba najbardziej podoba mi się to do shortów, bo shorty są takim ubraniem, które właśnie warto trochę przysłonić. Taka artystyczna jest ta kamizela i przepiękne zestawienia kolorów. I to do wielu moich rzeczy pasuje, bo ja bardzo lubię takie zestawienia kolorów. Szczególnie właśnie te rude brązy i takie rzeczy niby nie pasują do końca do mojej cery, no ale wiecie, makijaż, jakieś dodatki w innych odcieniach, czy na przykład fiolet, czy zieleń taka wyrazista i już trochę inaczej wygląda cera i można coś takiego wtedy włożyć. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie, czy też uważacie, że ta kamizela jest babciowa? Bo mnie ona zachwyciła. Przede wszystkim ta wełna jest tak cudowna, tak urocza. No w każdym razie ja jestem zadowolona bardzo z tej kamizelki i uważam, że to jest mega modowy dodatek. Wręcz taki trochę designerski bym powiedziała, mi się to kojarzy z jakimiś takimi pokazami mody właśnie. Takie trochę ekstremalne części garderoby, ale świetnie zrobione, świetnie zaprojektowane. Kochani, jeszcze pokażę Wam kilka rzeczy. Kolejna rzecz z wyprzedaży za chyba 3 albo 5 zł, chyba 5 zł wydaje mi się, że to była jakaś wyprzedaż taka i za 5 zł to udało mi się zakupić. I zobaczcie, to jest taki świetny designerski żakiecik Fransa, czyli mega firma, rozmiar M. I to jest trochę takie szyte jak na jakiś średniowieczny kubrak. Ma takie lekko poszerzane rękawy, przepiękny materiał, tłoczony taki. I w ogóle detale tego żakietu są prześliczne. Zobaczcie, takie ukośne kieszenie z haftami na srebrno. Ma do wiązania z takimi metalowymi końcówkami sznureczek. Z tyłu też jest taki haft w ogóle, srebrny. No i ten kaptur jest właśnie taki średniowieczny, taki do szpica. Zobaczcie, to tak wygląda. I na kapturze też mamy taką taśmę ozdobną i ona jest tutaj wzdłuż aż do przodu, do końca z przodu. Zapina się na haftki. Ma takie piękne koraliki i w ogóle tutaj jest takie zdobienie taśmami, aksamitną taśmą i taką we wzór. Naszyte są koraliki i bardzo mi się to podoba. I wiecie co, takie coś, taki artystyczny ciuch, trzeba umieć dobrze wystylizować. To nie pasuje do wszystkiego. Ja bym tego na przykład już do jeansów nie włożyła. Do sukni to zależy, do takiej w średniowiecznym kroju być może. Muszę to przymierzyć do tej mojej sukni w kwiaty, takiej długiej maxi. Może jak to wystylizuję, to Wam jeszcze pokażę. A dzisiaj uznałam, że najfajniejsza styluwa to jest z tymi moimi szerokimi wełnianymi spodniami, takimi pumpami jakby zimowymi. I to właśnie idealnie do kozaków i do tego to wygląda superowo, po prostu tak mi się to podoba do tego. To według mnie pasuje i to jest coś takiego, co mi się trochę kojarzy właśnie z serialami typu Wiedźmin, że takie coś mogłaby na przykład włożyć Ciri, taki kubrak w stylu średniowiecznym na jakieś takie spodnie, kozaki, jakiś pas tutaj z bronią czy łuk do tego, taki trochę elfi strój, ale mega mi się podoba i oczywiście takie coś trzeba umieć nosić i trzeba umieć docenić, więc dla mnie to jest świetna zdobycz. Podejrzewam, że 90% osób by czegoś takiego nie kupiło i nie nosiło, ale ja uwielbiam takie rzeczy. Czasem się mogą też przydać jako kostium teatralny, więc to też ma swoje znaczenie. Kochani, ostatnie 3 rzeczy. Teraz sweter za 18 zł z wełny. Przepiękny, kochani. Już Wam mówię skład. To jest 80% wełna, 20% nylon, ale świetny jest, naprawdę, zobaczcie jakie to jest piękne. I od razu ten wzór skojarzył mi się z moją tą spódnicą, wiecie, tą co ostatnio pokazywałam w programie o najlepszych sukienkach, spódnicach z zeszłego roku. I ma identyczny prawie wzór. Zobaczcie, ja właśnie to tutaj mierzę do tej spódnicy na stylówce. Ta spódnica czerwony golf, żeby tu trochę ożywić temat, bo mimo wszystko te biało-czarne wzory mogą w zimie trochę wybledzać, a czerwony golf tutaj robi nam kolor, ale można to nosić zupełnie na taki podkoszulek cieniutki tylko jako sweter. Tylko wiecie co, jest z tym jeden problem, mianowicie wiązanie jest w niefortunnym miejscu, ono jest takie pod biustem, a nie wygląda to dobrze. I ja postanowiłam to odpróć i przeszyć to w pasie jednak. I będę wiązać ten sweter, owszem, ten żakiet, ale w pasie. Przeszyję sobie to niżej, a teraz Wam pokazałam tak, jak to tylko przymierzyłam. I no i zobaczcie, teraz w tej stylówce według mnie to przesuperowo wygląda. Nie wiem, jak się Wam to podoba, ale to jest taki komplet. Zrobił się trochę taki jakby
zrobi się trochę taki jakby garniturek, czy jakby zestaw. Zobaczcie, i to jest znowu ta marka od Molly, tej, co ta sukienka, którą ostatnio Wam pokazałam, ta sama firma, świetna jakość właśnie, to jest mega rzecz. I zobaczcie, to jest przepięknie udziergane w takie wzory i jeszcze z tyłu, tutaj Wam pokazuję teraz do kamery, jest taka patka w pasie z takimi kokardkami z wełny. No jest to przeukochane, przeurocze. Strasznie mi się to podoba i to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobione, wykonane i bardzo lubię takie rzeczy, takie bardzo oryginalne rzeczy. Można to nosić jako żakiet, sweter, bluzkę wręcz w zimie. Jestem zakochana w tym sweterku. Uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Kolejny sweter to jest moja rzecz po domu. Kupiłam to na nowym towarze i spodobały mi się wzory. To jest jakaś mieszanka sztuczny z wełną. Ale wiecie co, ja to noszę już w zimie, jak jest zimno w domu, bo czasem mam tu dość chłodno. To na jakieś takie mięciutkie, wełniane spody i do leggingsów, do jakichś skarpet takich grubych po domu, wiecie, noszę sobie na wierzch taki sweter. Czasem jak miałam naukę zdalną, to się tym owijałam, bo mi było zimno, jak siedziałam długo. No i właśnie takie przepiękne wzory sweter. Zrobię Wam jeszcze stylówkę z tym sweterem, ale już dzisiaj powiem Wam szczerze, nie zdążyłam, bo muszę sobie podobierać do tego, z czym to będzie fajnie wyglądać. I trochę zapomniałam już na końcu o tym swetrze, więc zobaczycie go w innym w innym dniu, w jakichś stylówach. W każdym razie ma fajne wzory, jest taki właśnie grubiutki, duży, można się nim prawie jak kocem owinąć. I ostatnia dzisiaj rzecz to sukienka Noa, jedna z moich ulubionych marek. Oni robią takie artystyczne właśnie rzeczy i ma cudowny materiał, to jest wiskoza. Rozmiar 36, idealny na mnie. Zobaczcie, jak ładnie jest uszyta ta sukienka. I ma cudowny materiał, w takie żurawie jakby. Śliczny kolor, mi się to kojarzy z modą francuską. Takie zestawienie szarości z różem mi się zawsze kojarzy z Francją. Brakuje tu jednego guziczka. To jest jeszcze takie niezadbane przeze mnie trochę, ale wyprasowane i wyprane. Ja te guziczki tu uzupełnię, albo u góry dam jakieś biżuteryjne, a tutaj uzupełnię tym, który jest u góry. Ma śliczne wykończenie, naprawdę. I ma bardzo fajny pasek, taki gumowy, który też idealnie się dopasowuje. I w ogóle ta sukienka ma taki koszulowy krój jakby trochę. Fajny, naprawdę fajna. Tutaj zobaczcie do tych wysokich kozaków nad kolano, bo ja to postanowiłam wystylizować zimowo teraz dla Was. W lecie czy na wiosnę pokażę Wam to w stylizacjach wiosennych. Tymczasem teraz z żakietem takim trochę tutaj frywolnym z przodu, szarym. No i druga stylówka jest z moim kaszmirowym takim sweterko-bolerkiem i te same buty i szara torba, albo no w ogóle ta torba oczywiście czerwona, czerwono-różowa też pasuje do obydwu tych wersji. Także super to wygląda według mnie. No i bardzo, bardzo mi się podoba ta sukienka. Będzie świetnie też wyglądała do na przykład szarych bucików na wiosnę, po prostu tak do jakiejś marynarki czy do jakiegoś właśnie kardigana. Jestem nią zachwycona, bo ma cudowny zestaw kolorów. No i jestem bardzo ciekawa, jak oceniacie moje zakupy tym razem. Bardzo dużo było tutaj rzeczy bardzo tanich i kilka takich rzeczy koło 20 zł, więc jestem zadowolona z tego. No i oczywiście, jak wiecie, ja odsprzedaję rzeczy, których już nie noszę, albo które stwierdziłam, że ktoś inny będzie miał z nich większą frajdę na Vinted, także zachęcam Was do zajrzenia na moje Vinted. No i zapraszam oczywiście na kolejne programy, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć!